Koźmiński. Reaktywacja. Będąc teoretykiem zarządzania, nagle stałeś się szefem przedsięwzięcia biznesowego, jak sam powiedziałeś. Co się zmieniło w twoim myśleniu? Teoria ci ułatwiła, czy okazało się, że spadłeś z księżyca? Dla ułatwienia odpowiedzi przypomnę, jeśli przypadkiem sam jej nie znasz, wypowiedź przypisywaną, bo nikt nie sprawdzi, czy naprawdę miała miejsce, Fernando Henrique Cardoso, wybitny socjolog brazylijski, światowej skali socjolog, który, gdy został prezydentem Brazylii, miał podobno powiedzieć: słuchajcie, zapomnijcie, co ja pisałem, ja teraz muszę rządzić. Muszę ci powiedzieć, że zarządzanie jest w gruncie rzeczy czynnością intelektualnie trywialną. Prosto. I ma tylko jeden bardzo skomplikowany element, mianowicie ludzi. W gruncie rzeczy to jest podstawowe źródło zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń. Muszę powiedzieć, że o ile w tych sprawach takich, powiedzmy sobie, nie wiem, finansowych, strategicznych i innych, to w zasadzie staram się robić mniej więcej to, co jako teoretyk zarządzania bym poradził. W tej kluczowej sprawie ludzi, no to musiałem i muszę nadal improwizować, opierać się na intuicji. To mi idzie raz lepiej, raz gorzej. Popełniam oczywiście różnego rodzaju błędy. Myślę, że w dłuższym okresie czasu, że jednak się to co nieco nauczyłem. To jest kwestia doświadczenia, które trzeba po prostu nabyć samemu. Ludzie, którzy zajmują wysokie stanowiska w biznesie, na ogół nie są ludźmi bardzo młodymi, chociaż z wielu względów byłoby to wskazane, żeby byli bardzo młodzi, ale nie są, dlatego że koniecznym elementem jest doświadczenie, którego się po prostu szybko nabyć nie da. Koźmiński. Reaktywacja. Jak sobie dajesz radę z tym łączeniem rektorowania i bycia naukowcem? Dla mnie praca naukowa jest formą odpoczynku. Jak przychodzę po całym dniu tego, w cudzysłowie, zarządzania do domu, to wtedy marzę o tym, żeby sobie usiąść spokojnie, posłuchać muzyki, coś przeczytać, coś napisać. A najbardziej lubię taki dzień, a co jakiś czas mi się takie dni zdarzają, poza weekendem, że ja nie przyjeżdżam tutaj, tylko sobie siedzę w domu, najpierw idę na długi spacer z psem do lasu. Jak wracam z takiego spaceru, siadam u siebie na górze, włączam jakąś muzykę, taką, którą lubię, i zajmuję się pracą naukową, i to jest dla mnie najlepsza forma wypoczynku. Gdybym tego nie miał, nie bardzo wiem, co innego mógłbym robić, że tak powiem. Koźmiński. Reaktywacja. Czym jest współczesna nauka? Informuję cię, że jeden profesor to jest 2,5 doktorów przeliczeniowych. Słusznie. A jeden doktor habilitowany to jest 2 doktorów przeliczeniowych, a jeden magister to jest 0,5 doktora przeliczeniowego. A po to, żeby instytucja naukowa wyszła lepiej w finansowaniu, należy zwiększać liczbę studentów tak zwanych przeliczeniowych na kierunkach o dużej kosztochłonności. To znaczy, że jednak Lenin jest wiecznie żywy, po pierwsze, a po drugie, że z tym socjalizmem to ja się pośpieszyłem, mówiąc, że on takich szans nie ma, bo to jest typowy sposób rozumowania przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej, bo przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej, jak wiesz, maksymalizowało koszty. No i tu jest tak samo. Trzeba naszą tezę, moją tezę o, nie wiem, czy się z nią zgadzasz, o tym, że socjalizm nie miał szans, nieco zmodyfikować, bo myślę, że w państwowych uczelniach to dalej ma. I tym stwierdzeniem wartym 2,5 doktora przeliczyć. Ja właśnie idę spotkać 0,5 doktora. Może mi się trafi to 2,5, które mi do 3 brakuje. Jak ty sądzisz? Może się znajdzie gdzieś to 2,5 doktora. Marcin, bardzo ci dziękuję. Koźmiński. Reaktywacja.